Cześć, z tej strony Miłosz, witam Was na kanale Perfumolog. Mam dzisiaj dla Was recenzję perfum marki, którą cenię bardzo wysoko i wydaje mi się, że jest to nowość dość szeroko komentowana w świecie entuzjastów perfum niszowych. Dlatego też, jeżeli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat nowości marki Zoologist, to zostańcie proszę ze mną. Sprawdźcie również sklep Zapachniści. Jest to miejsce, gdzie możecie kupić odlewki, dekanty, ale także niepełne flakony perfum. Jeżeli więc nie macie potrzeby wydawania pieniędzy na pełne flakony, chcielibyście coś przetestować albo kupić jakieś perfumy w mniejszej ilości, to uważam, że jest to odpowiednie miejsce. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym ważnym do końca lipca. Wszystkie szczegóły zostały Wam w opisie pod filmem. A teraz wróćmy już do nowości od Zoologist i zapachem, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest Sacred Scarab, czyli święty, sakralny skarabeusz. Marka Zoologist jest jedną z moich ulubionych, biorąc pod uwagę niszowe perfumy, głównie z tego powodu, że ich zapachy prawie zawsze wzbudzają jakieś emocje. Gdy dowiedziałem się, że nową, powiedzmy, twarzą flakonu będzie skarabeusz, miałem mieszane uczucia. Jak wiadomo, skarabeusz w starożytnym Egipcie był świętym zwierzęciem i był zwierzęciem, które było ściśle powiązane z życiem pozagrobowym, w jakie wierzyli Egipcjanie. I miałem bardzo konkretne wyobrażenie takiego zapachu, jak on powinien pachnieć. Stąd też moja ciekawość, w jaki sposób twórcy Zoologist zaprezentują te perfumy. Z drugiej jednak strony miałem duże obawy. Po fali krytyki, jaka spadła na Zoologist, gdzie fani marki zarzucali jej, że zaczyna tworzyć zbyt proste, przyjemne pachnidła, takie jak wiewiórka, konik morski i krowa, byłem niemal przekonany, że tym razem zrobią coś ekstremalnie ciężkiego, coś nienoszalnego. Skarabeusz był niemal idealnym zwierzakiem do tego, aby marka mogła wrócić do korzeni i zaspokoić gusta najbardziej wymagających fanów perfum niszowych, którzy z chęcią sięgali po takie potwory jak T-Rex czy Hyrax. Po tym, jak ogłoszono, że to skarabeusz będzie następnym zwierzakiem, zaprezentowano spis nut. I tutaj już całkowicie byłem przekonany, że będzie to coś bardzo ciężkiego w odbiorze, że z całą pewnością nie będą to perfumy dla mnie, biorąc pod uwagę, że w składzie można znaleźć aldehydy czy nuty zwierzęce. Tak więc z jednej strony byłem ciekawy, jak zdaniem twórców pachnie starożytny Egipt, ale z drugiej nie oczekiwałem czegoś przyjemnego, czegoś, co mogłoby się mi spodobać. I jeszcze w ramach wyjaśnień chciałbym tylko powiedzieć, że ja nie należę do tych fanów marki, którzy twierdzą, że zdecydowanie najlepszymi pachnidłami były te najcięższe, najbardziej oryginalne. Moim zdaniem Chipmunk przykładowo był świetnym zapachem, posiadam go w swojej kolekcji. Co więcej, uważam, że stworzenie przyjemnego pachnidła, noszalnego, ale jednocześnie takiego, aby nie było oklepane, żeby było oryginalne, jest większą sztuką niż stworzenie jak największego dziwoląga. Jak więc pachnie skarabeusz? Rzućmy okiem na spis nut. W skład skarabeusza wchodzą aldehydy, cywet, cytryna, lotos, czerwone wino, śliwka, kadzidło, mirra, benzoes, labdanum, mech dębowy, bursztyn, rodzynka, styraks, cedr, piżmo, galbanum i olej jałowcowy. Zacznijmy od otwarcia. Jeżeli nie lubicie w perfumach klimatów retro, to skarabeusz może się okazać dla Was, delikatnie mówiąc, problematyczny. Od razu dostajemy po nosie aldehydami. Po pierwszym naciśnięciu atomizera byłem trochę zdziwiony, ponieważ skarabeusz skojarzył mi się z Chanel No. 5. Oczywiście jest to bardzo luźne skojarzenie, ale mam na myśli to, że taka ilość aldehydów wraz z cytrusami kojarzy mi się z bestsellerem od Chanel. Początek skarabeusza kojarzy mi się również z głośnymi, dusznymi szyprami z lat 80. Dlatego też uważam, że otwarcie jest raczej wymagające. Mój problem polega na tym, że moim zdaniem to aldehydowe otwarcie w żaden sposób nie współgra ze zwierzęciem na flakonie, ani nie budzi skojarzeń związanych ze starożytnym Egiptem. Do aldehydowego otwarcia dość szybko dochodzi cywet i muszę powiedzieć, że dla mnie takie kombo złożone z aldehydów, z nut zwierzęcych jest czymś, czego ja w perfumach nie lubię. Natomiast skarabeusz mnie nie wystraszył, nie sprawił, że miałem chęć zmycia go ze swojej skóry, a należy wspomnieć, że testowałem go w czasie naprawdę upalnego dnia. Cywet jest tutaj podany w dość przystępny i łagodny sposób. Później do aldehydowo-cywetowego otwarcia dołączają również kwiaty. Jak mniemam, chodzi tutaj o lotos, który jest wymieniony
wymieniony w składzie. Na tym etapie mam wrażenie, że skarabeusz dość szybko ewoluuje i dzieje się tutaj naprawdę sporo. Pojawia się również owocowa nuta i wiele osób zwraca uwagę na to, że skarabeusz dla nich pachnie jak czerwone wino. Ja muszę przyznać, że tego nie wyczuwam. Bardziej są to dla mnie suszone owoce, być może rodzynki, ale nie jest to taki typowy orient perfumy naładowane suszonymi owocami, jak chociażby kamel, który dla mnie jest takim synonimem perfum orientalnych. Nie, skarabeusz jest całkiem innym pachnidłem. Tutaj owocowe nuty są tylko akcentem i skarabeuszowi naprawdę daleko do typowych perfum orientalnych, do typowych Arabów, które są naładowane słodkościami, czy właśnie wspomnianymi suszonymi owocami. Od tego momentu skarabeusz podoba mi się coraz bardziej i w ogóle muszę przyznać, że im później, tym ten zapach staje się piękniejszy. Jedynym takim momentem, który jest dla mnie dość wymagający, jest wczesna baza, gdzie na mojej skórze dość mocno wybija się labdanum. I ja z tą nutą mam spory problem. Labdanum kojarzy mi się źle. Źle układa się też na mojej skórze i często mój nos odbiera labdanum jako coś metalicznego. I być może to głupie, ale mi labdanum kojarzy się z nieprzyjemnym posmakiem w ustach, posmakiem krwi podczas ekstremalnego wysiłku. Nie mam pojęcia, czemu tak odbieram akurat labdanum, no ale tak już mam. I przykładowo chociażby z tego powodu nie jestem w stanie nosić Markiza od Eldo. Na szczęście labdanum na mojej skórze dominuje stosunkowo krótko. Aldehydy i lekko zwierzęce tło daje o sobie znać niemal przez cały czas, ale to w późnej bazie zaczyna dziać się magia. Do głosu dochodzą kadzidła i żywice. W tym momencie nie mamy wątpliwości, że są to typowo ambrowe perfumy. Bezoes i mirra królują w bazie. Sprawiają, że skarabeusz staje się lekko balsamiczny. Dodają delikatnej słodyczy, ale w żadnym wypadku nie nazwałbym skarabeusza słodkimi perfumami. Dodatkowo aldehydowe tło dodaje żywicom duszności. Mam na myśli to, że to dopiero późna baza przenosi nas do starożytnego Egiptu, do świątyń, gdzie kapłani balsamują zwłoki, nacierają je różnego rodzaju olejkami, przygotowują zmarłego do ostatniej podróży. Wokół panuje duchota i wszędzie czuć kadzidła oraz żywice. I dla mnie ten etap, późna baza skarabeusza, mogłaby trwać w nieskończoność. Przejdźmy teraz do parametrów i muszę przyznać, że te w przypadku skarabeusza trochę mnie zdziwiły. Po dość głośnym otwarciu, po paru godzinach zapach osiada raczej blisko skóry i baza, która podoba mi się najbardziej, jest już naprawdę cicha. Nowość od Zoologist wytrzymała na mojej skórze spokojnie 8 godzin, ale biorąc pod uwagę skład, który mógłby sugerować, że będą to ciężkie perfumy oraz historię marki, byłem przekonany, że projekcja będzie znacznie lepsza. Moim zdaniem to udana premiera, a skarabeusz jest ciekawą kompozycją, znacznie ciekawszą niż dwóch poprzedników. Z drugiej jednak strony nie jest to aż tak bardzo kontrowersyjne pachnidło, na jakie się nastawiałem i co mógłby sugerować również skład. Moim zdaniem skarabeuszowi jest daleko do takich mocarzy jak T-Rex czy Hyrax i mam tutaj na myśli zarówno parametry, ale również to, jak ciężka w odbiorze jest kompozycja. Gdybym miał umieścić nowość od Zoologist na skali noszalności, gdzie najbardziej noszalnym pachnidłem z oceną 1 byłaby krowa, a czymś najbardziej wymagającym T-Rex z oceną 10, to uważam, że skarabeusz to byłaby taka siódemka, czyli coś znacznie łatwiejszego w odbiorze niż Hyrax czy T-Rex, ale jednocześnie nad taką piątką, jaką można byłoby nazwać chociażby wiewiórkę. Mam na myśli to, że z jednej strony nie jest to przyjemniaczek, który przypadnie do gustu casualowym odbiorcom perfum, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest fanem perfum niszowych, już coś w swoim życiu przewąchał, to nie wydaje mi się, aby skarabeusz był dla takiej osoby bardzo wymagającym pachnidłem. Natomiast jestem niemal pewien, że biorąc pod uwagę trzy poprzednie nowości od Zoologist, fani marki powinni być zadowoleni testując skarabeusza. Komu mógłbym polecić te perfumy i na jaką okazję? Nie da się w taki sposób zaszufladkować tych perfum albo przypisać ich do konkretnej okazji. Jeżeli lubisz perfumy ambrowe i nie straszne ci aldehydy, które tutaj wprowadzają trochę klimatu retro, no to polecam testy skarabeusza. Jeżeli natomiast preferujesz casualowe, przyjemne perfumy, to pachnidło raczej nie jest dla ciebie. Jeżeli ktoś koniecznie chciałby zacząć swoją przygodę z marką Zoologist, to jest wiele
znacznie bardziej przystępnych pachnideł, od których warto zacząć. W mojej opinii Scarabeus to naprawdę ciekawe perfumy. Z całą pewnością, gdybym wyczuł go na kimś, kogo mijam na ulicy, to zainteresowałby mnie ten zapach i raczej czuć tutaj, że mamy do czynienia z ciekawymi perfumami niszowymi. Na ogromny plus zasługuje to, jak bardzo te perfumy są zmienne w czasie, jak mocno ewoluują. Ja testując Scarabeusza miałem wrażenie, że nie mamy tutaj do czynienia z trzema fazami, ale jest ich przynajmniej pięć i każda mocno się od siebie różni. Poza tym są to naprawdę fajnie zbalansowane perfumy. Pomimo tego, że nie cierpię aldehydów, nie toleruję zbytnio nut animalnych, to Scarabeus mnie nie zmęczył, sprawił, że byłem ciekawy, co nastąpi później. Negatywnie z kolei zaskoczył mnie trochę swoimi parametrami. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak bardzo blisko skórny zapach po powiedzmy 5-6 godzinach. Flakonu na pewno nie kupię, poza przepiękną bazą. Nie są to moje klimaty, ale kompozycję doceniam. Uważam, że Scarabeus to ciekawe perfumy i jest to całkiem udana premiera. Koniecznie dajcie znać, czy próbowaliście już Scarabeusza, a jeżeli nie, to które perfumy marki Zoologist są waszymi ulubionymi. Ja się już z wami żegnam. Zostawcie proszę kciuk w górę dla lepszego zasięgu filmu. Do następnego razu. Cześć!